Dzisiaj, kochani, wstałam. Pogoda jest jaka jest. No generalnie to jest słoneczko i te chmury, zasiewane chmury deszczowe. 25 stopni ciepła i umyłam okienko sobie w kuchni. Zostałem jeszcze w pokoju jednym i drugim, ale to na później. No przecież nie ma co się, kurczę, co mordować, tak? A okno myję zawsze tak na tip-top, żeby wyglądało jak nowe. No i co? I odpoczynek mały i pomyślę, co tam dalej robić. Teraz na chwilę usiadłam, odpocznę sobie, a potem zaplanuję coś dalszego. Kwiatki skropione wodą i niech sobie stoją tutaj na balkonie. Pogoda jest 25 stopni, chmurki i słoneczko. A za oknem znowu kłębiaste chmury. A tutaj, słuchajcie, podlotek, młoda mewa. Nie potrafi się unieść swoimi skrzydełkami w górę i chodzi sobie tak po tej płycie chodnikowej, a ludzie przechodzący oczywiście zdjęcia robili, nagrywali krótki filmik, ale żeby podać jej krople wody, to nikt. Od samego rana ją obserwuje i zaniosłam jej kubek zimnej wody i wyobraźcie sobie, ona piła, a znaki dawała, stukając dzióbkiem o taką płytę kanalizacyjną, gdzie tam dosłownie w szparkach były kropelki wody, ale ona się nie mogła napić i tak pomyślałam sobie, że zaniosę jej tą wodę, żeby wypiła. No i piła. O, spójrzcie tutaj, ona podeszła do tego pojemniczka plastikowego z wodą i zaczyna tą wodę pić. A potem nawet dzióbek sobie tak jakby płukała. No i oczywiście później zaniosłam jej płatki owsiane, bo nie miałam nic tak specjalnego. Nie chciałam jej zanosić chlebka i później ona te płatki owsiane zjadła. Oczywiście później internet, zaczęłam studiować życie takich młodych mew, podlotków i jeżeli się znajdzie na ziemi taka mewa, no to jest około tygodnia, że po prostu uniesie się w powietrze sama. No jeżeli przetrwa, no i mam nadzieję, że przetrwa. A tutaj, jak widzicie, schowała się bliżej takiego kąta przy drzewie. No i tak pomyślałam sobie, że może będzie tam spać. Ale kubek wody pilnuje. I się spatrzyła na mnie tutaj. No, a potem zaniosłam właśnie te płatki owsiane i drugi pojemniczek też z wodą, no żeby po prostu przetrwała noc. A tu następnego dnia. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, kochani, nie tak dawno była taka burza. To była ulewa dosłownie z gradem. Te drzewa, które widzicie, to one po prostu... One, ja myślałam, że one się zaraz wyrwą z korzeniami. Ten ulewny deszcz to była burza, grzmoty, pioruny, błyskawice, wszystko co się daje. To po prostu było tak koszmarne, że ja dosłownie się tak bałam.
Ja generalnie w ogóle się boję burzy, tych błyskawic, ale to co dzisiaj było, no to po prostu za oknem to była sinizna. Sinizna i walił deszcz dosłownie tak jakby, ja nie wiem, jakby z pompy lali. Jakby z pompy był lana woda, deszcz, nie wiem jak to w ogóle nazwać. A te drzewa to po prostu myślałam, że gałęzie to po prostu we wszystkie strony pod wpływem silnego wiatru kołysały się, kołysały, to jest mało powiedziane, no po prostu jakby wyrywały się dosłownie z konarów. O, jeszcze ostatnie oznaki grzmotów. Tutaj ten chodnik, co widzicie, to po prostu to była kałuża, która lała się, która spływała, no nie wiem ile ona miała, gdzieś 20-30 cm wysokości. No po prostu normalnie podtapiani jesteśmy przez te chmury, to jest wszystko sztucznie zasiewane. To jest po prostu masakra, co się dzieje. Chmury są zasiewane jodkiem, suchym lodem, solą. To jest wszystko chemia i to wszystko spada na nas, kochani, w deszczu. A najgorsze jest to też, że ogrom ludzi po prostu nie wie, co się dzieje. Nie wie, co się dzieje. Kto myśli, ten wie. Matko Święta, co się dzieje z tym światem? Co ci ludzie? Ludzie zabawiają się po prostu w Boga. No dokładnie myślą, że są Bogiem i oni mogą po prostu zrobić wszystko z naturą. No żeby zmieniać tak warunki atmosferyczne po prostu, no to jest kretyństwo. To dla mnie to jest, wiecie co, to jest ludobójstwo. To jest ludobójstwo. Dlaczego? Dlatego, że przecież co za tym w ogóle idzie, to przecież będzie coraz więcej kataklizmów, będą powodzie, już są powodzie, podtopienia, powodzie. Przecież ludzie, nawet ci, którzy znajdą się jeszcze na zewnątrz i ten w ogóle porywisty wiatr przyszedł tak nagle i ta ulewa, że po prostu gałęzie się łamią i nie daj Boże spadnie coś czy z okien, czy z balkonu, czy z czegokolwiek, no to po prostu ludzi zabije. Straszne jest też to, że na przykład jak czytam czasami w internecie czy na YouTube, oglądam te filmy, filmiki różne tam wyszukuję, tego i tamtego, no to najgorsze jest to, że ludzie sobie z tego robią żarty, komedie, a szczególnie ci młodzi ludzie, oni to są po prostu tacy takie lekko duchy, takie ignoranci, że oni się po prostu z tego wszystkiego śmieją, to co się dzieje źle. Ja w ogóle nie kapuję tego. No dla mnie to jest normalnie tragedia. Tragedia jak nic. Ja oczywiście też gdzieniegdzie wrzucę komentarz. Nie powiem, no ale po prostu te takie jakieś komentarze tych młodych ludzi to są takie bezsensowne. No ludzie po prostu robią sobie jaja z rzeczy, z których nie powinni sobie robić po prostu żartów, a to wszystko niestety tak wygląda. Tutaj u mnie pod blokiem przy klatce, no to mówię, dosłownie jest 30-centymetrowa kałuża była, to znaczy to nie była kałuża, tylko to była dosłownie jakby taka brudna rzeka płynęła. I oczywiście będą podtopione piwnice. To jest po prostu koszmar, co się dzieje. I ta chemia na nas spływa. My to po prostu no, wdychamy z powietrzem. Tam w ogóle w tych komentarzach, no to jakbyście weszli po prostu w jakiś ten filmik, tak słowo kluczowe, tak dobrze, mądrze poszukać,
no to po prostu ludzie piszą, ci, którzy myślą, no to piszą takie komentarze, że no niestety cały czas to jest manipulacja, nie tylko warunkami atmosferycznymi, tylko to jest manipulacja również ludźmi. Ja już mam tyle myśli, że to tak, albo firmy ubezpieczalne, ubezpieczeniowe będą też na tym zarabiać, żeby ludzie ubezpieczali wszystkie swoje jakieś tam posiadłości, mienia, wszystko co mają, bo no po prostu zaczynają się te powodzie i tak dalej. Znowu będą choróbska, no bo my właściwie tak generalnie nie wiemy do końca, czym oni zasiewają. Pisząc sól, nie wiadomo, czy to jest sól, prawda? No, tak jak już nieraz żeśmy zostali oszukani, no to nie wiadomo też, co tam na nas z nieba leci. Ja jak dwa lata temu, jak byłam w Niemczech na zleceniu w Paderborn, no to ja się spotkałam właśnie z trąbą powietrzną, z tym tornadem. No ja stanęłam w obliczu życia i śmierci. Wtedy ja przeżyłam ten koszmar. Możecie sobie znaleźć, filmiki są też na YouTubie. To był rok 22 w maju, to chyba było pod koniec maja, jakoś tak 30 chyba maj. No i możecie wpisać sobie słowo kluczowe tornado Paderborn i tam wam pokażę wszystko YouTube na filmikach, jak się działo. I dosłownie to, co zobaczycie, co tam się działo, to ja to przeżyłam na własne oczy. Dlatego strasznie się już boję burzy. Ja tutaj pogasiłam wszystkie światła, pozamykałam okna, z telefonu w ogóle nie korzystałam, bo się po prostu bałam. No to jest dla mnie po prostu obłęd. O, zobaczcie, tam w dali, no nawet nie widać. Już się robi smuga jasna, ale co z tego? Jak co człowiek musi po prostu w danym momencie przejść piekło, strach, a w ogóle pomyślcie o tych zwierzętach, jak one się boją, jakie one są skulone, jak one uciekają do łazienki, aby tylko się skryć przed czymś. Ja to w ogóle zastanawiałam się, gdzie kryją się ptaki? Gdzie właśnie kryją się ptaki? No przed tym takim huraganem. To po prostu to jest no żywioł, to jest coś strasznego, to jest po prostu coś strasznego. A ta ulewa zaczęła się o godzinie 17, no i teraz jak ja to nagrywam, jest godzina 18, oczywiście jeszcze deszcz pada. Ja widziałam, ludzie wszędzie mieli pogaszone światło, a w ogóle zrobiło się tak ciemno, bo te chmury, one się nazywają, ja to napiszę w komentarzu, bo teraz akurat w tej chwili nie, jakoś nie wchodzi mi to do głowy. Napiszę wam, jak one się nazywają. No to właśnie one tworzą się takie, wręcz takie czarne. Czarne dosłownie na niebie i robi się momentalnie ciemno. No i występuje właśnie ten momentalny, bardzo silny wiatr, no przesilny, i robi się sino wtedy, kiedy już zaczyna się ta okropna ulewa. To jest po prostu straszne. A najstraszniejsze jest to, że ludzie się z tego śmieją i nic sobie z tego nie robią. No, a nas po prostu popychają do nieszczęścia. No a teraz to tylko słychać samochody na sygnałach, karetki pogotowia, straż pożarna, no bo co? No, służby w akcji. A tutaj jako taki przerywnik
Mój przyjaciel, który mieszka w Niemczech, przesłał mi takie filmiki, jak to się jedzie ścieżką rowerową w małym miasteczku i akurat przemieszcza się do następnego obok małego miasteczka. Spójrzcie, jak w Niemczech są wydzielone ścieżki dla rowerzystów. No to po prostu jest po lewej i po prawej stronie ściana tych krzewów. No i fajnie, bezpiecznie się jedzie, a nie przy ulicy albo po chodniku, gdzie chodzą tłumy ludzi. A tutaj, pani kochana, mamy in. Tam się coś pluska. Woda jest tak brudna, że nieporozumienie dosłownie. Współczuję tylko tym, co by chcieli się kąpać w tej rzece. Ale to ich problem, a nie mój. Tam po drugiej stronie to mamy już Austrię. A ja dla poprawy sprawy, jest gorąco, sobie strzelę piwko. Jewerka. A co to? Coś się od życia należy. A ja? No, to bawcie się tam dobrze. Ja też się bawię. W upale. Przy okazji się poopalam trochę. No. Ciao. To jedziemy sobie do Austrii. Zaraz będzie wjazd. Oj. Mamy Obernberg, Austria. To jest most. Mamy jakieś tam, jakieś zakłady. Coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam. Tędy później wrócimy. No dziura. No i mamy śmieszny Obernberg. Czyli po drugiej stronie jest Austria. Miasteczko jak miasteczko, no. A to jest rzeczka Inn. Okej, ja sobie śmigam tam dalej. Luknąć, co tam jest. Chociaż już tam byłem, no ale można jeszcze raz. No i wracając, tutaj mam przygotowaną wcześniej przed tą burzą wątróbkę w mące obtoczoną. No i już zaraz będę kładła na tłuszcz. O, tak to wszystko położyłam. Ona się później tak rozwarstwi. No. To jest pojemnik tylko po lodach orzecha włoskiego, ale tutaj oczywiście mam cebulkę pokrojoną już wcześniej, też przygotowaną. O, zobaczcie, no ale jeszcze musi cebulka poczekać, zanim ją dołożę na patelni do tej wątróbeczki. Majeranek, pieprz, sól, potem dodam też oczywiście jabłuszko. Ja wątróbkę troszeczkę przykryję, bo ona zacznie strzelać. A jabłuszko pokroję oczywiście ze skórką, bez przesady. Nie będę jego obierać, nie? O, jeszcze grzmi.
Jabłko oczywiście daję dla posmaku tej wątróbki. Jest zawsze przepyszna. Słuchajcie, to jest tak. Ja tą wątróbkę na razie tak przełożyłam. Już z jednej strony lekko podrumieniona jest i już dołożyłam te jabłuszka. Potem na wierzch dorzucę tą cebulę i poczekam trochę. I jak już będzie ona już gotowa do ponownego przełożenia, to ta cebula razem z nią też się obróci. Zaraz Wam pokażę. Jeszcze chwilkę na o tak. No i tak dla widoku to wygląda. Zaraz będę ją przekładać. Sól różowa mielona. Ja Wam zaraz pokażę, jak ona wygląda. O, dokładnie tak. Już posypałam solą, a majeranek dam na sam koniec. Jeszcze dorzucę troszeczkę pieprzu. Pieprz też dodany i już ją przewracam na drugą stronę. Tak wygląda po delikatnym przełożeniu i będę ją tak z lekka dusić. O, i ją trochę podduszę. A wodą ją nie podlewam, bo jabłko puszcza też swój sok i cebula. No i tyle. Ale powiem Wam szczerze, że jestem jeszcze nadal poddenerwowana tą burzą. I dosłownie tutaj u nas te burze są co 2-3 dni. No jak tak można żyć? Jak ci, co po prostu stwarzają takie sytuacje z tymi chmurami, jak oni po prostu mogą na to patrzeć? No oni po prostu mają to wszystko gdzieś, prawda? Los ludzki. No, oni patrzą na swoje badania, nauki, na swoje eksperymenty i tak dalej. Ach. Dobra, wracając do tej wątróbki, ja już ją niedługo będę wyłączać i na sam koniec posypię majerankiem i to by było na tyle. Kochani, ja będę kończyć ten filmik już na dzisiaj. Znowu coś tam, jak się tam urodzi, to nagram Wam. Buziaki dla wszystkich, łapki w górę, komu się podoba ten film czy coś. No, komentujcie, zawsze sobie chociaż popiszemy, prawda? Życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, uważajcie na siebie. Pa, pa.